Cześć, witamy się. Dzień dobry. Witamy się dzisiaj z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a dokładnie z Bukowca, który leży troszkę poniżej Tarnawy Niżnej, która z kolei leży poniżej Mucznego. Idziemy sobie dzisiaj ścieżką wzdłuż granicy ukraińskiej i zamierzamy dojść do źródła Sanu. Umownego źródła Sanu, bo źródło Sanu prawdziwe jest już po stronie ukraińskiej, tam iść nie wolno. No ale tam jakiś też obelisk, czy też jakieś miejsce umowne, które mówi o tym, że to źródło Sanu tam jest, się znajduje i myślimy tam dzisiaj dojść. Trasa w jedną stronę ma około 11 km, a będziemy wracać tą samą drogą. Tak. Chyba, że odbijemy potem na ścieżkę rowerową, która jakiś czas równolegle idzie, ale to zobaczymy, jak tam to przebiegnie. Może powiesz coś o dojeździe tutaj, jest bardzo emocjonujący. Dojazd tutaj jest tragiczny. Lekko mówiąc, asfalt jest już nieciekawy, bardzo dziurawy, ale to nic, bo w pewnym momencie się kończy i zaczynają się schody. Gdzieś na 4 km przed tym parkingiem. No i 4 km jedzie się naprawdę, nie chcę kłamać, wymyślać, ale naprawdę bardzo długo. No i dotarłyśmy jakoś, ale faktycznie jak się tutaj zajeżdża, to ma się wrażenie, że jest się w dżungli, w dziczy, na końcu świata. Co nam przyniesie dzisiejsza wycieczka, nie wiemy, a mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie, bo bardzo zachwalana jest ta trasa. Tak, taka bardziej spacerowa chyba niż wycieczkowa, ale jest tu podobno bardzo dziko, spokojnie, cicho. No i są niedźwiedzie. Podobno mają. Właśnie sobie zrobiłyśmy zdjęcie z tabliczką, uwaga, mamy niedźwiedzie, ale mamy... Mamy gaz, mamy dzwoneczek. Ale mamy dzwonek, będziemy dzwonić. Jesteśmy wyposażone. Tak. To cóż, ahoj przygodo! Dzwoneczek dzwoni, ptaszki śpiewają, jest cudownie. A gdzieś tak 30-40 metrów po lewo granica z Ukrainą. Jak powiedziałam Adze, że będziemy szły wzdłuż ukraińskiej granicy, to mówi, że się ruskich boi. No tak, no tam wojna jest, no to się boję. No takie głupie uczucie, nie? My tu sobie... Jest tak, wiecie, no jest dziko, ja wiem, czy tu przylezie, tutaj nikogo nie ma. Ale to chyba nie ma linii frontu. Ja się bardziej boję tej wojny za tą granicą tych ruskich niż niedźwiedzi, szczerze. No właśnie, a spotkać niedźwiedzia jest spora szansa, ponieważ tu są niedźwiedzie, z tego co wiemy. To raz, a dwa, na parkingu był tylko jeden samochód, ktoś chyba bladym świtem tu podjechał. I sobie już pobiegł, a poza tym tłumów to tutaj nie widać, więc jesteśmy tu na razie same. A jest tam słupek. Tak, słupek graniczny. Aha. A tam jakiś po lewej stronie jest chyba jakaś kolej ukraińska, bo słyszałyśmy pociągi przejeżdżające jeszcze niedawno, także być może, że zaraz tu przy granicy pociągi ukraińskie jeżdżą. No nic, idziemy. Wyszedł nam lisek na spotkanie. Na pewno go nie będzie widać w kamerze. Ale stoi na środku drogi skubany. Czy to jest bezpieczne, że on idzie do nas? Czy on na nas poluje? To ma takie wrażenie. A wiesz co to jest? No nie wiem, mi się wydaje, że jakiś orzeł. No właśnie. Nasza wiedza niestety nie sięga tak daleko. Trudno też zobaczyć, gdzie jest czarny.
Lisek nam towarzyszył już dobry kilometr. Chodził lisek koło drogi, wziął se ptaszka, no i w nogi. Faktycznie, tam gdzie byliśmy koło tego krzyża, leżał martwy. Tak, on go zabrał i szedł jakiś czas z nim, ale już chyba się z nim uporał. Uporał się. Jesteśmy w Beniowej, na cmentarzu. A tu jest właśnie to rozwidlenie, o którym mówiłam, że można wrócić z tego miejsca troszkę inną drogą, a mianowicie szlakiem rowerowym. Beniowa to nieistniejąca wieś, z której wysiedlono wszystkich mieszkańców w połowie XX wieku. Wszystkich tych informacji można się dowiedzieć z tablic. Po wiosce zostały tylko resztki cerkwi oraz cmentarz. Nasza trasa z szerokiej, szutrowej, wolnej ścieżki zmieniała się w taką wąską, błotnistą. Jest dobrze oznaczona takimi palikami z zielonymi znaczkami. Także no, na razie jeszcze się nie pogubiłyśmy. No a gdzieniegdzie jest wyłożona takimi fajnymi platformami, żeby sobie bucików nie pobłocić. Tak, idziemy tarasem. Gdzie tarasy są? Ale śliskie. Jesteśmy na rozdrożu, gdzie znowu zaczyna się szutrowa droga. Ta trasa rowerowa, którą mówiłam, że tam można dojechać, to dopiero tutaj chyba można tę pętelkę zrobić, odbić i żeby nie wracać tą samą drogą, tylko iść sobie do parkingu w Bukowcu drogą rowerową. Być może zrobimy tak na powrocie. 3,9 km, a tutaj mamy 4,5, czyli troszkę krótsza. Ta rowerowa? Tak. Aha, no to może sobie zwrócimy z powrotem, żeby tą samą drogą nie dreptać już tam przez las. To dzida. No, lecimy dalej. Tutaj taka chatka na kurzej łapce. W totalnej dziczy. No właśnie. Jest zakaz wstępu. Nie wiem, czy ktoś tam w ogóle rezyduje, ale wygląda to zarośnięte, ale może ktoś tam nieraz nocuje. A tutaj jest jakiś budynek, jest tabliczka, że grozi zawaleniem, to lepiej może nie podchodzić. Jakieś stare gospodarstwo. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie tutaj odpocząć, tudzież załatwić jakieś swoje pilne potrzeby. Grubsze też. Jest tutaj takie miejsce, gdzie są ławeczki. Toaleta, że to tak nazwę szumnie. Idziemy sobie, leje deszczyk trochę. Nawet nie jesteśmy bardzo zaskoczone, bo miało padać. Miało. Dlatego wybrałyśmy dzisiaj tę trasę, że jakby jakaś burza była czy coś, że może tu nas od razu piorun nie strzeli. Jest szansa. Ale zmoknąć na pewno zmokniemy. A to jeszcze większa. Ale jest cudownie. Oczywiście. Ponad 7 km docieramy do wiaty turystycznej, gdzie schodzimy już z tej szutrowej drogi. Zresztą tam dalej wedle oznaczenia nawet już nie wolno iść. Wychodzimy do lasu. Wchodzimy do lasu. I mamy godzinę 20 do źródła Sanu. Tak jest. A 40 minut do Sianki Cmentarz i Grobowiec Hrabiny. No. Już taką bardziej leśną drogą.
Zeszłyśmy teraz prawdopodobnie z czystego wierchu, który miał 831 metrów, choć nie było oznaczenia na górze. I będziemy teraz zwiedzać miejsce podwórze i folwarku Stroińskich. Czyli jesteśmy w Siankach. Po drugiej stronie granicy, czyli po stronie ukraińskiej, też jest miejscowość o nazwie Sianki. Dasz wiarę, że w 1938 roku ubiegłego wieku było tutaj ponad 1000 mieszkańców w tej wsi Sianki? Niebywałe, nie? Co tu chcesz mi pokazać? Ustaw się odpowiednio tak, aby zaznaczone miejsca na szkicu obiektu odpowiadały wyznaczonym punktom w terenie. Tu są takie schodki, widzisz, gdzie jest zakaz wchodzenia. Tak? I musisz te schodki, no i ten murek tutaj złapać, no i wtedy mniej więcej widzisz szkic. Widać jak to było. Jak dwór wyglądał. O, jeszcze troszkę... O, coś takiego. Super. Tak widać teraz. Aga patrzy, jak było widać kiedyś. Ale fajnie. No, co tam Agusiu widać? Jak oni to zrobili? Nie wiem właśnie. Trzeba wyczytać, ale to już jest wyższa technika. To normalnie widać, jak było wszystko. Stoi cały dwór. Nawet wóz taki drewniany pod tym dworem. Ale jakaś stodoła. Niesamowite. Świetnie, nie? Ty, no czy ja pierwszy raz coś takiego widzę? Nie idź tam, nie idź, chodź, idziemy już. Proszę, zobacz, jak to trzeba wszędzie zajrzeć. Ty, tutaj coś było, kościół na wzgórzu. Patrz, czy jest jeszcze, patrz. A pokaż, czy to nie będzie widać. Patrz. Jesteśmy nadal w Siankach. To są następne tablice informacyjne. A dotarłyśmy dokładnie do cmentarza i grobowca hrabiny. Po tej tablicy wnioskujemy, że była tu cerkiew. Natomiast nie wiemy, jak się dokładnie ustawić, żeby zobaczyć, w którym stało miejsce. Grobowiec Franciszka Stroińskiego oraz Klary Stroińskiej. I to nie są tylko polskie. Widać ładnie wieś ukraińską Sianki. Widać pociągi. Jakiś skład tutaj jest. Czyli faktycznie przebiega linia kolejowa zaraz za naszą granicą. I panorama. No i po około 3 godzinach i 40 minutach ponad 12 km nam wyszło, ale to dlatego, że zbaczałyśmy, zwiedzałyśmy, oglądałyśmy, dochodzimy do celu. Trzeba powiedzieć, że ścieżka jest idealnie oznaczona. Nie ma żadnych wątpliwości, gdzie iść dalej. Co chwila są na drzewach lub specjalnie postawionych tyczkach wymalowane znaki zielone. Co jakiś czas też są informacje
gdzie jesteśmy, co można zwiedzić, w którą stronę dalej trzeba iść i jaki czas. Także naprawdę świetny spacer, świetna trasa. A my, gdzie jesteśmy, Agusiu? No, zbliżamy się już wielkimi krokami, pokazać ci. Tak, jak wielkimi. No tak. O, faktycznie, że wielkimi. Symboliczne bajorko, pięknie oflagowane. I proszę tutaj, sam zaczyna swój bieg. Mówiła Agnieszka Czubówna. Tak. Obywatelko. Obywatelka stoi w pasie granicznym. Tak, mam dokumenty. Mogę okazać. I tam też jest pas graniczny. Fajnie tu, ale musimy stąd zmykać. Wracamy tą samą drogą, przynajmniej tam do przed Beniową, gdzie jest rozjazd z tym szlakiem rowerowym. Być może sobie pójdziemy szutrówką powrotem od tego miejsca. Myślę, że tak. Lecimy. Lecimy do Wiaty na obiad. Przez godzinkę dobiegłyśmy do Wiaty. Skąd mamy na parking 2 godziny jeszcze drałowania. Aga już tutaj wcina coś. Co takiego dobrego dzisiaj jest na obiad? Zapraszam na obiadek. Ojej. Makaron z kurczakiem, z soczewicą, garam masala. Aha, a to jest makaron, tak? W środku pod spodem. Jest pod spodem. A to jest taki garam masala. Dobrze, to już jem. Mhm. Jesteśmy na rozdrożu. No i teraz mamy wybór, wracać tą samą drogą, ale dłuższą, około 4,5 km. Albo wybrać ścieżkę rowerową oznaczoną kolorem żółtym, szlak 3900. I wybieramy tą drogę, nawet nie dlatego, że jest krótsza, ale dla urozmaicenia. Tak, i może też dlatego, że nie chcę już nam się po tych błotach iść, bo te wąskie ścieżki leśne są strasznie zapłucone, a tutaj jest szeroka szutrowa droga i sobie nią pójdziemy. A póki co tam sobie lis łazi, to... Właśnie, to ale nie spotkamy sobie... lisa naszego. Nie spotkamy lisa, no. Hmm. No trudno. No dobrze, to droga. Jesteśmy już na parkingu w Bukowcu, a punkt poboru zamknięty. Kasa zamknięta. Bardzo niestety, o jak żałujemy. No, bardzo mi przykro, no mi bo tak się nastawiłam, że sobie zapłacę drogowy, prawda? A ja się nastawiłam, że sobie zapłacę za ten parking i za wstęp. Ale zobacz. No. Normalnie 9 ulgowy, 4,50. No to wiemy i ja już. Chciałam 4,50. Na co ja teraz te 4,50 wydam? Chyba sobie kupię ducha sanu. No, właśnie. Dołożę se, nie? No. Dołożysz mi te 9? A ile duch sanu kosztuje? Chyba 15. O kurde. No, to do mucznego trzeba jechać. Dołożysz mi te 9? Dobrze, zafunduję ci. To chodźcie pod wiosnę. No aż mi się słabo robi na myśl o tym, że mamy jechać tymi wybojami. No i co, Agusiu, już wypiłaś to sobie piwko, nie? No, całe szczęście. Wiesz, ja nie muszę już tego piwa pić. No, nie musisz. Bo co znalazłaś? No, znalazłam za drzwiami bilecik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. No i muszę sobie teraz iść i zapłacić. Mhm. No. A wiesz, gdzie? To już mi nic nie dokłada, że? Nie, no to już tak w takim układzie nie za bardzo. Ale to Fowisko Ternera. Aha, czyli po drodze. No po drodze. Zajedziemy tam i wszystko pięknie uregulujemy. Tak, całe szczęście. Mhm. No kamień z serca. Kamień z serca i dobrze, jeszcze tylko piwa pić. Mhm. No, jedziemy. Troszkę pokażemy, jaka tu droga jest. Jakby ktoś się bał bardzo o samochód. No. To nie bardzo tutaj. Znaczy my też się boimy, no ale nie chciałyśmy iść 4x2, czyli 8 km dodatkowych z tego parkingu właśnie na torfowisku. Nie, to nawet jest dużo dalej. Tu jest taki śmieszny znak, ograniczenie tak. Do 20. Jak ja bym tutaj jechała 20, to bym miała ten samochód do dzisiaj. No właśnie. Nie ma nawet chyba takiej możliwości. Nie, jedzie się góra 10 na godzinę.
No ale taka droga, ona gdzieś ma 4 km. Kamory, wyrwy, uskoki, dziury. A potem już jest taki w miarę asfalcik. Też dziurawy, ale już się jakoś jedzie. No i co? No i co? Pięć dych nie moje. No. Jesteśmy na torfowisku Tarnawa. Tak. Skąd sobie jeszcze zafundowałyśmy, to znaczy w ramach kosztów biletów wstępu do Parku Narodowego, tak, można tutaj chodzić sobie po torfowisku i właśnie sobie to zamierzamy zrobić jeszcze, bo teraz panoramka. Nam mało. Tak? Mamy Wołowy, Halicz, Kopa Bukowska, Krzemień i Bukowy Berdo. Tak, pięknie widać. Rozpogodziło się, miało dzisiaj padać. Troszkę nas skropiło parę razy, ale nic strasznego. A po południu mamy tak piękną pogodę, że aż żal do domu jechać. Po jednej stronie parkingu wchodzi się do kładki długiej, po drugiej do kładki krótkiej. Zobaczymy, ile nam się będzie chciało tutaj połazić. To będzie bardzo długi film. Teraz jeszcze szybko wskoczymy na ten krótszy odcinek. Torfowiska Tarnawa. Tutaj kładeczki są bardziej zabudowane. Jak ci się podoba na torfowisku? Wszyscy chodzą z takimi lufami, aparatami, nie? Jak dziki. No, a tu żadnych zwierząt nie ma. Nie ma. Jaszczurki tylko były. Za to piękny widok się roztacza na Biesy. I co, będziemy się żegnać powoli z tym pięknym miejscem. Chodź o tego mucznego, kupię ci to piwo. Naprawdę? Kupię ci to piwo. Kupisz mi? Tak, kupię ci to piwo. Dobra, ale nie byś chciała żyć oddać? Nie, kupię ci za swoje. Dobra, no to chodź, podwiozę cię. Jaki cudak! Co to się zgubiło, maleństwo? Jesteśmy w Mucznem, tam na górze widać wieżę, na której kiedyś byłyśmy. A my pędzimy do karczmy, żeby Adze poprawić humor. Humor to ja mam od po rana. Tej jeździe. Ano! Będziemy się żegnać. Tak. Zmęczone trochę jesteśmy. Ponad 25 km dzisiaj przeszłyśmy. Tak. Ale jesteśmy zadowolone. Proszę bardzo, taki serniczek sobie zawinszowała koleżanka. Tak, zaraz go zjem. A ja piję wasze zdrowie. I pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj byli w Bieszczadach. Albo nie byli w Bieszczadach. Albo byli u źródła sami. Albo byli chociażby w Tarnawie. Na torfowiskach. Albo chociażby do Mucznego zajechali na chwilkę. Albo nie byli w Mucznym. Pozdrawiamy. I do następnego razu. Zdrowie. Bye.